Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku opowiemy o tym, czy praca programisty jest dla każdego. Mateusz, już możesz odpowiedzieć na pewno, że tak. Tak. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie, a jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Musiałbym chyba zmienić ten wstęp. A jaki? Czemu? Natomiast git, na przykład mówić HG. Aha, fajny. Bardzo dobry żart. A. Wyborny. <głos》> No dobrze, Mateusz. Czy praca programisty jest dla każdego? To pytanie zadaje sobie co drugi Polak. Mówisz? Tak. Strzelam, że tak. Strzelasz. Patrząc Strzelasz. na zarobki, Aha. każdy mówi: O Jezus, inflacja. 12% już. 12 z kawałkiem, nie? chyba. 12,3. No i mówi: Kurczę, jak tutaj dogonić inflację, żeby podwyżka też była taka? Zostanę programistą. Zostanę programistą. I wpisuję w Google'ach. Co zrobić, żeby zostać programistą? Czy ani wpisuję, czy warto. Od razu nie. co zrobić? Nie, no coś wiadomo, coś. że to może warto. A, okay. Jak widzisz te wszystkie bootcampy, to tam jest, że. O, zarabiasz na całą rodzinę. Kiedyś zresztą mieliśmy o tym odcinek. Tak. No. Tylko ty zarabiasz i nikt więcej. Nie trzeba. Zaraz, jaką masz rodzinę? Małą. Bo, A, jesteś, bo. Tylko ty. A, jesteś tylko ty. tylko ty. Liczę się A, tylko ja i moja przestrzeń. Powiem tak. Na tak zadane pytanie, czy praca programisty jest, jest dla każdego? Odpowiedziałbym. Że nie. Że nie. Ale. Czy programowanie jest dla każdego? Tu już mógłbym powiedzieć, że tak. Nie, Mateusz. To, to mamy już tak. konflikt. A, o, już się już się zaczyna zam... mi się podobać. Już się zaczyna podobać. <grym> Ale w sumie tak zastanówmy się, czym praca programisty różni się od innej pracy. Zaraz jakiej? Na budowie na przykład? Na przykład. No, czy praca na budowie jest dla każdego? Nie. A ha, no, czy jest dla każdego, czy no. każdy ją może wykonywać? No tak, no czy praca jest tak, no tak samo jak mamy pytanie, czy praca programisty jest dla nie. każdego? No to, to nie. nie jest. No już ustaliśmy, że nie. Tak. No to tak samo jak każda inna tak. praca. To nie jest nic wyjątkowego. To programowanie przecież. Tu się zgadzam. No. Ja, ja nie lubię jakby robienia z programowania jakiegoś takiego nie wiem. Elitarnego zawodu, który jest dostępny tylko dla jakiejś grupy. Wydaje mi się, grupy. że on jest taki uznawany za w jakiś tam sposób elitarny. Gdzieś widziałem w ogóle jakiś taki ranking takich tak? pożądanych tam i tak dalej. I na przykład było to wyżej niż adwokat. Mówisz? No bo adwokat no, w chole... tak, Właśnie nie jest tak, że społecznie uznany jest bardziej, nie wiadomo, jakiś lekarz, adwokat, prawnik czy architekt na przykład. No właśnie y, architekt i adwokat byli niżej niż programista. No, tam też było nazwane informatyk, ale chciałem informatyk. to, to poprawić. Od razu. No, więc wydaje mi się kurczę, że jednak no, te inne zawody są tak samo. O, chciałem wrócić do czego? Dlaczego ten jest nazywany jako elitarny? Może czy niektórzy uznają, że elitarny? Dlatego, że jest niezrozumiały dla dużej ilości osób po prostu. Bo hmm. tak jak wiesz, na czym polega praca adwokata, na przykład, tak? Że okej, okay, hmm. on musi znać prawo i tak dalej to sobie aplikować. Nie ma czegoś tajemnego tam jakiegoś języka nieznanego i tak dalej. Albo na budowie, tak? Wiesz, że ktoś ma przykleić płytki, że musi sobie tam klej nałożyć, przykleić płytki. Mówisz, o, prosta robota, nie? No wiadomo, że prosta. Ale potem masz programistę, który pisze w HTML-u, w CSS-ie, w PHP, U, to, już, to już senior. W Java w ogóle, to Ar nie to architekt. No właśnie, ile on tych języków musi znać, nie? Jak to wszystko ułożyć w całość jakąś logiczną. I wydaje mi się, że to czyni to takim czymś wyjątkowym może. Tylko pod tym względem. Że jest niezrozumiały dla innych. Właśnie powiem ci, że mnie to ostatnio zastanawiało, na ile ludzie mają świadomość, jak działa internet? Zasadzie, jak, Nie wiesz, mają. jak wpisujesz ten adres w URL na ScashEnter, wiesz, co się dzieje I wiesz, dlaczego dostajesz taką treść, zawartość i jakby wiesz, jak to działa. Natomiast co ktoś to traktuje jako jakąś magiczną skrzynkę, że coś wpisuje, coś tak. wyskakuje i. Myślę, że połowa Polski uznaje Google jako internet. A, okej. Okay, to, tak. to, to jest jedyny internet. Główna strona internetu. Jedyna strona. słuszna wyszukiwarka po prostu okay. i w nią coś wpisujesz. Okay. No. Nie wiem, czy wszyscy mają, że w pasek adresu też można wpisać. No, no też można. Też się szuka. Ale to już co. Bo uważam tak, że praca programisty czy jest dla każdego? Nie, ale czy programowanie? Już tak, ja uważam zupełnie szczerze, że każdy jest w stanie nauczyć się programowania, jeżeli ma odpowiednią ilość czasu. Niektórym to zajmie więcej, niektórym mniej, komuś to przyjdzie łatwiej, komuś to przyjdzie troszeczkę trudniej, ale uważam, że programowanie jest w stanie nauczyć się każdy, co nie oznacza, że praca programisty jest dla każdego. A poczekaj, to, bo powiedziałeś, że mm, nauczy się każdy. A co nazywasz nauczy się programowania? Jak, co, przez to rozumiesz w ogóle? Czy to jest takie, że napiszę hello world'a i napiszę tam program dodaj A plus B i tyle? Czy, czy coś więcej? Dobra. To jest czy to do... taka odtwórcza robota Z... będzie, czy to pytanie. będzie taka kreatywna? I powiem tak. Każdy jest w stanie nauczyć się danej, danego języka programowania czy technologii, żeby dostać na przykład pracę juniorską w tej technologii. To uważam, że jest w stanie każdy osiągnąć. Serio, po prostu. Ktoś będzie potrzebował pół roku, ktoś dwa lata, ktoś pięć. Okay. Ale każdy jest się w stanie nauczyć tak, żeby dostać pierwszą pracę taką juniorską. No dalszy rozwój, powiedzmy, to już jest inna dyskusja. Ale do takiego poziomu uważam, że każdy jest w stanie, przy odrobinie samozaparcia i czasu, każdy jest to w stanie osiągnąć. Czy powinien? Nie. Ale można. Samozaparcie? <sum> Samozaparcie, <sum> nie tak. To ja mam trochę odmienne zdanie. Słucham. Y dlatego, że, y okej, okay, programowania może się nauczyć, bym powiedział bardziej, że może się nauczyć Języka programowania jakiegoś, mhm. a nie programowania, bo programowanie samo w sobie mhm. jest połączeniem oprócz znajomości języka, to musisz jeszcze wiedzieć, do czego możesz to użyć w ogóle i poprawnie i tak dalej. To znowu, Mateusz, wrócę do porównania z budowlanką. Możesz wiedzieć, jak używać wiertarki, tak? Ale możesz jej użyć niepoprawnie, na przykład w sensie, że nieadekwatnie do konkretnej sytuacji. To może inaczej, nie będziesz potrafił odczytać planu budowy czy rzutów, żeby wiedzieć, tak. gdzie jej użyć. No dokładnie, więc to, tak, myślę, że to, co miałeś na myśli, to to, że właśnie ktoś nauczy się języka programowania, a nie samego programowania. Tak, tylko że wiesz, po prostu mówię o tym stanowisku juniorskim. Że traktuję to, nawiązując może do tego porównania, że ktoś ci pokazuje, gdzie wiercić, mhm. a ty tylko wiercisz. Tak bym taka określił, odtwórcza z... praca. Tak bym określił stanowisko okay. i wniosek. Czyli <laughs> taka bardziej pasywna, taka odtwórcza, a nie kreatywna, aktywna. To wiesz, co jest dyskusyjne. Chodzi o to, że umiesz napisać kod, wiesz, co on robi, zrozumiesz go, przeczytasz, to on działa. Nie mówię, czy potrafisz rozwiązywać już bardziej skomplikowane problemy, czy nie. Jakby. Znasz dany język, potrafisz jakieś podstawowe operacje w nim, w nim stworzyć, napisać i przeczytać, działać. Mhm. To tyle. No dobra, czyli wiemy, że czy praca programisty jest dla każdego? Wiemy, że nie, ale programowanie można się go nauczyć, tak jak można się nauczyć angielskiego, francuskiego, włoskiego, Dokładnie. też można to samego programowania, też da radę się nauczyć. Ja tak wiem, jest. że ludzie zaraz powiedzą, nie porównuj do języków w ogóle tam obcych i tak dalej, nie? No, A ja sobie porównam, to bo nie. mogę. No to zobacz, bo mamy taki początek, programowanie może się nauczyć każdy, ale praca programisty nie jest dla każdego. Spróbuję powiedzieć teraz czemu. Dlatego, że praca programisty to nie tylko programowanie. O widzisz, <grywanie> odkrywczenie możliwe. <grywanie> niestety, kurde. niestety, kurde. cały, cały misterny tak. plan legł w gruzach, jak ktoś myślał, że jest inaczej. No właśnie, to nie tylko programowanie, to również spotkania, komunikacja, organizacja pracy, wyceny. Praca z ludźmi, niestety, Mateusz. Praca z ludźmi, ogólnie, tak. W, ludźmi. w ogóle myślę, że to jest jeden z kluczowych punktów. To już dawno, dawno, dawno temu się zmieniło. Hmm. O, właśnie, bo może wcześniej ta praca, jak ja zaczynałem, to hmm. ona wyglądała właśnie tak. Zrób tu, zrób tu i zrób tu. Tak. Wszystko dostawałeś na tacy, co i jak. Hmm. A teraz ta praca jest inna. Inna to hmm. znaczy, że od ciebie więcej się wymaga hmm. takiej kreatywnej pracy, podejścia. Bo teraz teraz nie, nie jest jakby zadanie... Zrób to, zrób to, zrób to. Tylko osiągnij taki wynik tak. lub doprowadź do tego. A jak już to osiągniesz, zależy od ciebie. Mateusz, już nie myślałem, że my do tak mądrych rzeczy no, dojdziemy to, przy tym podcaście. To, 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 po dwóch latach, pomału, pomału. No. pomału odcinki zaczną się naprawdę merytoryczne. Tak, no jeszcze kolejne dwa lata. Może ta kwestia tego, że się tak długo przygotowywaliśmy, Mateusz, do tego odcinka. Może bardzo długo. Tak, no. szczególnie w majówkę, po prostu nie robiłem nic innego, jak tylko myślałem. Tak, o tym. research był. Research był, tak. Jak już wiemy, że IT, czy powiedzmy, oh, programowanie to nie tylko programowanie, to jeszcze chciałem nawiązać do takiego też siedzenia po prostu przed komputerem, szczególnie właśnie przy okazji pracy zdalnej, bo programowanie to też. Na, tak naprawdę często długie godziny debagowania i trochę rzeźbienia w kodzie. Bo jak już wiesz, yy, jakie masz zadania, czy co musisz osiągnąć, do czego doprowadzić, jaki ma być spodziewany wynik, no i to nie wychodzi. I jakby zmieniasz tej linijki, czytasz tutoriale, sprawdzasz staka, no i, no i ciągle nie to. Już ciebie to męczy, ale musisz to doprowadzić do końca. Więc musi być też, jak już mówimy o samozaparciu, taka konsekwencja też w tym, żeby się trochę, nie wiem, tematem nie zmęczyć, żeby być wytrwałym i doprowadzić to, to zadanie, którym już się zajmujemy do końca. Właśnie, ta wytrwałość, o której powiedziałeś, to nie można się szybko poddawać. Dlatego, że co chwilę będą jakieś problemy, czyli wyzwania. O, to jest w ogóle kolejny taki punkt, że tak. ktoś zamiast problemy nazywał to po prostu wyzwaniami. Tak. Ale to tak, wydaje mi się, chodzi o to, że bardziej podejście, bo teraz ktoś powiedział, o tam wyzwania, taka tam o mamianie ludzi i tak dalej. Ale nie, bardziej chodzi o to, że problemu nie uznawać jako takiego, inaczej, takich wyzwań właśnie, nie uznawać za coś, co jest problematyczne dla nas, tylko uznać to za codzienność, bo no tak będzie wyglądała praca programisty. Nie nauczymy się języka i samego programowania w 100%, nigdy. Pewnie są jakieś osoby, które może tak robią bezbłędnie, ale nie sądzę, że od tak, więc zawsze będziemy popełniać te błędy, nie? Jednak mm -hmm. ludzka rzecz, popełniać błędy. Tak, ja, ja myślę, że niestety praca programisty może nie być dla ciebie, jeśli kolejne jakieś przeszkody, blokery, czy właśnie te problemy postrzegasz jako takie utrudnienie, im, kurde, znowu myślałem, że pójdzie tak łatwo. Jest to nieodzowna część programowania, że trzeba będzie. Szukać rozwiązań na rzeczy, z którymi się wcześniej nie spotkałeś. Nie ma takiej możliwości, żeby, nie wiem, doświadczyć i poznać wszystkie możliwe błędy, które po drodze wystąpią, mhm. i być przygotowanym na wszystko, i po prostu trzeba się uczyć w locie. No, nie tak. ma możliwości tego zrobić inaczej. A wydaje mi się, że to jest jeszcze istotne, to to, żeby ktoś potrafił szybko i dość precyzyjnie łączyć kropki z o. różnych problemów, które się miało i rozwiązało, tak. albo tak. ktoś rozwiązał, to już w ogóle jest super. Żeby to wszystko połączyć sobie w całość i mówić, aha, to robiłem tam w taki sposób, to tutaj też tak zrobię, tylko trochę inaczej i, i będzie ok. Tak. To mi się wydaje, że to jest mega taka spostrzegawczość, może w ogóle, nie? Żeby. No i też trochę być takim ciekawym co do różnych branż, tego jak coś działa, interesować się trochę tym, że a dobra, jak tutaj, nie wiem, mamy nam kasę sklepową na przykład, tak, to jak ona działa tam, nie? Gdzieś tam mhm. chyba na studiach takie coś jest, nie pamiętam, bo za długo tam nie byłem, ale były takie przykłady, jak tam na przykład, nie wiem, automat musiałeś zaprogramować do obsługi, nie wiem, tam kebabów na przykład. Kebab. No, Wiesz co, ja, to, co powiedziałeś, to łączenie tych kropek, to ja właśnie często o tym myślę, jako takie myślenie schematami, mhm. że mam to, mam to, mam to, mam to, ok, układa mi się to w głowie w całość i trochę programowanie też, takie bardziej wysokopoziomowe, to jest często, składanie naszego całego systemu z różnych klocków. I po prostu też trzeba umieć, aha znam to, znam to, znam to i jak połączę to w całość, to wiem, jak będzie to wyglądać. Obojętnie, czy myślimy to jako o, o jakichś bibliotekach, frameworkach, narzędziach, serwisach, platformach, um, czy też jak budujemy własne mikroserwisy, czy jak budujemy nawet jakiś monolit, ale mamy moduły, które się ze sobą komunikują. To często właśnie jest takie myślenie schematami, że umiemy takie modele sobie w mhm. głowie stworzyć, jak to ma się ze sobą komunikować bardzo często. To bym te schematy nazwał takimi domenami, właśnie, i poddomenami. I pod to, o, tak. O, tak. tak. No, nie, jakby z tego też powodu, dlatego mówimy o wzorcach programowania, czy wzorcach projektowych mhm. po prostu, bo te schematy się. Tak. Powtarzają, jakby implementacja może być różna, ale te schematy się powtarzają i trzeba tych schematów ile znać, a potem często w tą implementację już trzeba wchodzić i rozwiązywać na poziomie implementacji jakieś. Toż, to Mateusz mówisz o archetypach. Archetypach. Tak jest. No dobrze. No i co jeszcze? Ja mam tutaj taki punkt, akceptujesz zmiany. O. Czyli, że jesteś tak. gotowy na to, że to, co stworzyłeś. Będziesz musiał wywalić do śmieci. Tak, bo nie? to jest dobre na ten moment, tak. ale nie wiadomo, czy będzie dobre w przyszłości. Tak, to, to nie jest książka, którą piszemy i ona zastaje, i potem robimy sobie RATA jedynie. Mhm. To tutaj jednak w tym przypadku jest tak, że możemy coś napisać, możemy to zmodyfikować, mhm. nawet waszą najpiękniejszą funkcję, którą napisaliście, A plus B, możecie zmienić, bo mhm. będzie jednak mnożenie. Tak. No to w ogóle wracamy do takiego punktu. Trzeba się ciągle uczyć. To już jest trochę jakby tak oklepane i wszyscy to mówią, że programowanie to ciągła nauka. Jak już jesteśmy w tym momencie, no to wypadałoby to powiedzieć, że nie ma takiego momentu w karierze programisty, że możesz powiedzieć, ja już umiem wszystko, nie muszę się uczyć dalej, nie muszę się rozwijać. Mhm. I oczywiście są różne etapy w życiu, raz się ma czasu więcej, raz mniej, ma się mniej lub więcej energii, i też chęci, żeby się tego uczyć. I nie mówię, że to jest tak, że trzeba non stop wieczorem coś czytać, bo nie trzeba. I to nie jest tak, że nie wiem, wypadnie się po pół roku. Kto wie, jakie są czasy, ale. Trzeba mieć, być zafascynowany i interesować się tą technologią non stop i tym, co się dzieje. jeżeli chcemy się tak rozwijać w ogóle, bo wyobrażam sobie osoby, które cały czas siedzą przy na przykład WordPressie i mają hmm. się z tym dobrze, albo z jakimś Prestashopem, czy coś i tak dalej i sobie hmm. to ogarniają i im to odpowiada też, nie? Więc w sumie, no to, to jest jakby dla tych osób też, co no inaczej, da się w pewien sposób zatrzymać, tak mam wrażenie, z programowaniem ale nie w stu procentach, dlatego że znowu to, w czym my zostajemy, powiedzmy no, ten przykład em, PrestaShopu, czy tam em, jakiegoś innego systemu gotowego, gdzie ktoś się na niego zamknął, to on się będzie i tak rozwijał, więc trzeba i tak go śledzić, co no tak, dalej właśnie. się tam dzieje i tak mhm. dalej, więc w sumie to teraz doszedłem do wniosku, że i tak trzeba się uczyć. I tak, znaczy to jest inny poziom trochę może tej wiedzy, bo wtedy się specjalizuje w danym narzędziu i po prostu nowe wersje, optymalizacje, tak, dopasowywanie do nowych tam branż, czy różnych rozwiązań, Związań, a I bardziej się wtedy interesujesz rozwojem konkretnego narzędzia, no to już decyzja czyjaś, czy chcę być, nie wiem, jakby. Czy idziesz szeroko jak Magellan, czy idziesz wąsko jak jak kto? Jak nie, Rychu no, Pejana. No, Bo no, tylko wrap poszedł. No dobrze. <laughs> <laughs> tak, ale to nadal się trzeba też rozwijać mimo wszystko. Czy ty, Mateusz, masz jeszcze jakiś punkt w ogóle? Czy praca programisty jest dla każdego? Czyli żeby kogoś uświadomić tu jeszcze. No, ja uważam, że dla każdego. No jest, no. no jest. No dobra, no to witamy serdecznie na pokładzie wszystkich, którzy chcą być programistami. <gry> nie, tak zupełnie szczerze. Jeszcze bym nawiązał do tego, co mówiłem o tym debagowaniu i siedzeniu też przy komputerze i tego, że mamy no, pandemię, czy nie, czy wirus był, istniał, nie istniał i tak dalej. <grym> Zależnie kogo, kiedy, w jakim czasie pytasz, pracujemy zdalnie. I to może też nie być dla każdego. ja wiemy, że jest taki stereotyp programisty, tak? Piwniczaka, który siedzi i nie chce mieć kontaktu, ale to jest nieprawda. I wiele osób właśnie niekoniecznie daje radę z tym, że musi się zamknąć na 8 godzin we własnym pokoju i nie mieć kontaktu z nikim. Wolą. Z rzeczywistością. Z rzeczywistością, tak. Wolą też siedzieć, siedzieć w biurze. I trzeba być gotowym w tej pracy czasem na to, że będziesz musiał spędzić długie godziny sam nad jakimś rozwiązaniem. Ok, będziesz mieć. Kogoś, z kim możesz porozmawiać, omówić to, mm, czy z innymi programistami, czy z jakimś project managerem, czy z product ownerem, ale nadal będziesz często zdany sam na siebie. Dzisiaj ma to już inny stereotyp, trochę takiego programisty. Tak? No, siedzi gdzieś tam sobie w Tajlandii na przykład i stamtąd o. pracuje, i a sobie popracuje teraz, popracuje sobie później. To ja to tak widzę. W ogóle wydaje mi się, że wiele osób przez ten pryzmat sobie na to patrzy. Że, mm. a to popracuję sobie tam godzinkę, dwie i mam zrobione. W ogóle chyba jest też taki trend, że dużo osób zmniejsza sobie liczbę tych godzin pracy, mm. bo jednak 8 godzin, gdybyś miał non-stop programować, mm. to jest trochę ciężko. No nie, no wiesz, to właśnie. Osoba, samego programowania. To nigdy nie, nie jest 8 godzin samego no, programowania, no, no, dla, tak? Bo tak, już powiedzieliśmy, tak. że to nie tylko programowanie. Um, ale powiedziałbym. O to mówisz o tej Tajlandii, czy o pracy w ogóle gdzieś za granicą, tak? Czy, czy nieśmiały nie tego czasu? Ech. Ciężko mi powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Bo, czy to nie jest trochę tak, że jest to jakaś mniejszość? Która jest bardzo widoczna w internecie. No, 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 no I, tak. I tak pewnie jest. I oni taki obraz tego robią, a tak naprawdę tych osób nie wiem, czy jest niewiele. Tak samo jak z tymi a... programistami zarabiającymi dużo. Aha, to jest ich tak. mniejszość, no ale ich widać. Tak. Ale ich widać. Tak. <gry> to powiem tak, może już pomału na zakończenie. Bym powiedział, bo tak mówimy, czy, czy praca programista jest dla każdego, czy jest dla ciebie, czy, czy chcesz być, czy się nauczysz. To bym powiedział, że IT to nie tylko programowanie. I znajomość programowania. Pomaga na różnych stanowiskach, ale nie trzeba myśleć od razu, chcę pracować w IT, muszę być programistą. Uważam, że jest dużo fajnych innych stanowisk, które mogą być dla kogoś satysfakcjonujące, lepiej może się w nich odnajdywać, a nie musi koniecznie programować. A nawet bym powiedział, że to może być przystanek po drodze do hmm. drogi, do programisty. Czyli że najpierw możesz być, nie wiem, QA-em, PM-em. Znowu zażartowałem z tym PMM. No dobra, PMM powiedzmy, czy kimkolwiek innym, kto pracuje jakby wokół programistów gdzieś tam jednak i przyjrzeć się temu trochę bardziej jakby z bliska i może, te, może wtedy, nie? Bo widziałem dużo takich przykładów osób, które... A czemu tak nie zrobią? może być w drugą stronę, że programista będzie przystankiem do PM albo testera, albo salesa, albo rekrutera? No to pozdro. Ale może być. Z, no. Znam takie przypadki, słyszałem. Tak? Tak. Słyszałeś gdzieś tam, nie? W telewizji. W telewizji mówili, te w, te w, w telegazecie było. W telegazecie. A i może to działa telegazeta jeszcze? Jak może odpowiednio, jak powiedzieliście, chciał mieć stary telewizor, ale może stary. Nie wiem, chyba na każdym. działa telegazeta, nie? Nie, nie jak. No dobra, nie, sprawdzimy nie, nie, to. Sprawdzimy. No. Dobra. no dobrze, to w takim razie myślę, że pomogliśmy wam odpowiedzieć na pytanie, czy praca programisty jest dla każdego. Już wiecie, czym jest programowanie, czym jest język programowania i, i czym faktycznie jest praca programisty. Podaliśmy kilka takich argumentów, które mówią o tym, czym się charakteryzuje, a czym nie. Wiesz co, ja naprawdę zachęcam każdego, kto jest zaciekawiony tematem, a nie programuje, może słucha nas, po prostu jest ciekawy, co się dzieje w sieci programowania, czy, czy w IT, a sam jeszcze nie spróbował, to ja zachęcam. Jakby bez takich zobowiązań, że ja się tego uczę, bo muszę, nie wiem, pracować jako programista, mhm. bo ja o tym myślę. Taka wiedza uważam, że jest zawsze przydatna o tym, w ogóle jak internet działa. Niech każdy spróbuje i też zobaczy, czy to jest dla niego. Tylko po prostu, jak się uczy, to niech zdaje sobie sprawę, że fakt pisania kodu nie jest. Tylko i wyłącznie, tak. jakby nie z tego tylko i wyłącznie składa się praca programisty, ale może pomoże odpowiedzieć komuś sobie na pytanie, czy to jest dla niego. Więc jeżeli ktoś nie lubi rozmawiać z ludźmi, to nie, to nie. No niestety, trzeba rozmawiać z ludźmi. Nadal. Nada. Dobrze, słuchajcie, będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki. Dzięki. Hello. Hej.